Witajcie rodacy, Corsair wypuścił właśnie nowy flagowy model swojej klawiatury. Oto recenzja K95 RGB Platinum za około 890 zł. Zobaczmy zatem, czy z ceną idzie jakość. Model ten jest dobrze zabezpieczony na czas transportu w typowym dla tego producenta pudełku z średnio grubego kartonu. Z matowego i polakierowanego opakowania można wyczytać o wszystkich detalach technicznych, jak chociażby tego, że urządzenie ma wbudowaną 8-megową pamięć do przechowywania profili i ustawień użytkownika. W środku z akcesorii znajdziemy oczywiście instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną, kluczyk do wyjmowania kapsli, który na pewno się przyda, bo producent dorzucił jeszcze zamienne kapsle w SAT dla graczy FPS i Querft dla maniaków moby. Te dodatkowo są pokryte ekstra teksturą i należycie wyprofilowane do jak najlepszego komfortu użytkowania. Ostatnim dodatkiem jest odłączalna podpórka pod nadgarstki. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, tutaj nic się nie zmieniło. Nadal Corsair stawia na najlepsze komponenty i to od razu czuć pod palcami. Rama dodatkowo jest zrobiona w całości z szczotkowanego aluminium, a to dodaje całości uroku i estetyki. Spasowanie wszystkich elementów również jest wzorowe, nic tutaj nie jest luźne, a dodatkowe guziki działają bez zarzutów. Idąc dalej jednak, na spodzie znalazły się 4 bardzo duże przeciwpoślizgowe gumy i 2 wysuwane nóżki u góry, które również je posiadają. Nowością natomiast są wcięcia, które służą do poprowadzenia kabla, by ten był estetycznie ułożony. Mały, ale miły akcent, to trzeba przyznać. Muszę tutaj jeszcze zaznaczyć, że w naszym teście ślizgości, gdy klawiatura jest na podwyższających stopkach, dość mocno się ślizga i to zarówno na podkładce czy na blacie. Po schowaniu nóżek natomiast całość trzyma się jak glonojad, niezależnie od powierzchni. Z tyłu oczywiście znalazł się port USB, jak i przewód w oplocie. Ten jest dość elastyczny pomimo swojej grubości i zakończony 2 wtykami. Jeden dla klawiatury, a drugi dla dodatkowego portu. Mój model testowy jest wyposażony w przełączniki Shary MX Speed, które charakteryzują się najniższym skokiem, który wynosi 1,2 mm. Opisywałem już dokładnie, jak one działają i czym się różnią w poprzednim materiale, ale w skrócie przypomnę, że są to najlepsze przełączniki do gier na dzień dzisiejszy. Co ciekawe, Corsair wypuścił ten model klawiatury również z przełącznikami Shary MX Brown, więc jeżeli chcecie trochę bardziej uniwersalnych i sprawdzonych zapadek, macie te 2 opcje do wyboru. K95 w prawym górnym rogu posiada przyciski multimedialne. Nad klawiaturą numeryczną znajdują się guziki odpowiedzialne do zmiany piosenek, trochę wyżej świetna aluminiowa rolka do zmiany głośności Windowsa, a po lewej do jego kompletnego wyciszenia. Po lewej stronie zaś nad F2 i F3 mamy przyciski do zablokowania klawiszy Windows, zmiany natężenia światła i coś nowego, czyli guzik profili. Klawiatura ta bowiem może przechowywać do 3 różnych profili, w których zawarte są takie informacje jak makra i ustawienia podświetlenia i gdziekolwiek byśmy ją wzięli, to te opcje będą razem z nami. Nie potrzeba nawet wgrywać dodatkowego oprogramowania. Modele K95 dodatkowo zawsze charakteryzowały się ekstra klawiszami po lewej stronie i te oczywiście są ponownie dostępne. Co ciekawe, producent wcześniej zamieszczał ich aż 3 rzędy, a tutaj zdecydował się na tylko jeden. By je edytować, trzeba oczywiście skorzystać z oprogramowania Q2, które jest niezwykle proste i intuicyjne w użyciu, a zarazem na tyle potężne, że wszystko co byście chcieli jest tutaj do zrobienia. Kolejną nowością jest całkowicie nowa podpórka pod nadgarstki, chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać. Teraz można zdjąć magnetyczną listwę, na której trzymamy dłonie i wybrać sobie, na jakim materiale mamy trzymać nadgarstki. Jedna strona jest typowa dla tego producenta i nie różni się wzorem i teksturą od poprzednich modeli i na szczęście nadal jest bardzo przyjemna w dotyku. Z drugiej strony zaś znajdziemy podłoże bardziej gumowe, no i będąc szczerym, ta powierzchnia przynajmniej dla mnie bije na głowę tą oryginalną. Aż szkoda, że nie możecie poczuć, jak miła jest ta tekstura. Musicie mi jednak uwierzyć na słowo, że bardzo. Inną nowością jest umieszczony pasek RGB u góry, który podzielony jest na 19 stref, a te możemy dowolnie zaprogramować albo wybrać po prostu te efekty, jakie zostały już domyślnie zaprogramowane. Tutaj nadal mamy do wyboru np. popularny efekt rainbow, spiral, wygaszania, albo można wybrać jeden statyczny kolor z całej 16-milionowej palety. Jeżeli chodzi o podświetlenie, to tutaj nic się nie zmieniło względem pozostałych modeli. Nadal mamy jasne, wyraziste i ciepłe barwy. Tak więc, czy klawiatura posiada jakieś wady? No cóż, poza wcześniej wspomnianymi wysuwającymi stopkami, które się ślizgają, to...
No cóż, cena. 890 zł to najniższa kwota, jaką widzę na dzień dzisiejszy w polskich sklepach i to jest naprawdę dużo. Chociaż z drugiej strony dostajemy tutaj tak naprawdę wszystko, czego oczekujemy, wydając taką kwotę i ciężko nawet znaleźć dla tego mechanika godnego rywala. Tak więc z bólem serca trochę rozumiem, czemu ona aż tyle kosztuje. Reasumując, Corsair K50 RGB Platinum to klawiatura nad wyraz udana. Producent względem poprzedniego modelu trochę ulepszył swój produkt, dodając niewielkie ulepszenia jak wbudowana pamięć na 3 profile, pod spodem mamy wcięcia na kabel, a podpórka pod nadgarstki to teraz dwustronna tekstura, by każdy mógł sobie wybrać, która mu bardziej leży. Oczywiście w 2017 nie mogło zabraknąć jeszcze więcej podświetlenia, tak więc u góry znajduje się ekstra pasek z LEDami. Te wszystkie bariery sprawiają, że klawiatura po pierwsze jest bardzo droga, ale po drugie i co ważniejsze, jest to jeden z najlepszych mechaników dla graczy, bo podczas grania sprawuje się świetnie, tak więc po zakupie na pewno nie będziecie zawiedzeni. Tak więc pomimo wysokiej ceny klawiatura zdecydowanie zasługuje na nasz znaczek Power. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.